Dzień dobry, witam was, kochani. Nie wiem nawet, czy można ten dzień, jak i poprzednie dni nazwać dobrymi. Słuchajcie, bardzo was przepraszam za takie milczenie, ale naprawdę nie byłam w stanie nic nagrywać. Parę razy próbowałam już filmy nagrywać i jakoś tak brakowało mi słów. Byłam też w jakimś szoku. No, nie byłam w stanie żadnych jakichś treści tworzyć, także bardzo przepraszam i teraz będę się starała tyle, co mogę po prostu robić. Wiadomo, każdy to wszystko przeżywa w jakiś inny sposób i wiadomo, no nic, w każdym razie, słuchajcie, będę się starała wam pokazywać po prostu to, co na bieżąco się u mnie dzieje. Ja nie jestem jakimś tam też fachowcem, ogrodnikiem. Po prostu dzielę się tym, co robię i może kogoś tam zainspirować to, bo sama też lubię oglądać, jak inni coś robią po prostu. Słuchajcie, to pomału pokażę wam, bo tak nawet nie wiedziałam, słuchajcie, jaki ten odcinek ma być, bo bardzo trudno mi było to zacząć. Nie wiedziałam, na jaki temat, bo dużo tematów gdzieś tam miałam w planie, ale tak pomyślałam, no jakoś może zacznę od tego, co się u mnie dzieje na parapetach i ogólnie i może jakoś pójdzie wtedy. Więc dzieje się u mnie na parapetach troszeczkę, może nie za wiele. Wam to pokażę. Tutaj mam już ten selerek do popikowania i już go czas pikować, bo już ma takie dosyć duże listki i potem się mi będzie bardzo plątał. Nawet go chyba wyjmę i dzisiaj to zrobię. Jeden fenku tylko mi wykiełkował. Tutaj jakieś papryczki, cebula, to też już powinna na balkon pójść, ale teraz jakieś mają być takie mrozy w nocy, więc jeszcze się wstrzymam. Tu mam chyba pora. Tutaj różne sałaty, które też już do pikowania i chyba do... Na razie na balkon dam do takiej szklarenki z folii. A tutaj mam karczochy. Tak wyglądają. Jeszcze chciałam się z wami podzielić tym moim doświadczeniem z batatami. Patrzcie, te trzy bataty wsadziłam. One mają mnóstwo korzeni. Te korzenie nawet zaczęły tak wychodzić na powierzchnię. Ja to dlatego dosypałam. O, tutaj zobaczcie. One aż wychodzą, nie wiem czemu. Ale przysypałam troszkę taką ziemią. No i tu mam jedną sadzoneczkę, która wygląda nieśmiało. No zobaczymy. Długo dosyć takie śpiochy. Ale powiem wam tak, zrobiłam jeszcze takie inne doświadczenie. Otóż w ten sam dzień miałam jeszcze jednego batata. Przekroiłam go na pół. Nie wiem, czy woreczek musi być, ale dałam. Przekroiłam go na pół i zobaczcie, on ma o wiele więcej, a to był z tego samego sklepu, nie? Kupiony, także nie wiem. Ma o wiele więcej tych swoich kiełków, które będą w przyszłości sadzonkami. Ma fajne korzonki, a ten brud, co widzicie, to wiecie co? Ja wam powiem, co ja zrobiłam. Przeczytałam, że te bataty czasami gniją, jak się je tak przekroi w połowie, więc sobie pomyślałam, że tą część przekrojoną natrę, no nie chcę tutaj, prawda, reklamować, taki jakiś podkorzeniacz, że natrę tym podkorzeniaczem, ale myślę, że jak macie jakikolwiek ukorzeniacz, to też będzie ok. I właśnie one tak jakby nie gniją przez to. Mam nadzieję. No twarde są. I ten podkorzeniacz właśnie tak wyglądał, wiecie, troszkę jakby węgiel, jakieś tam humusowe związki, węgiel drzewny, na pewno węgiel, albo popiół był. Także, no, jak ktoś ma jakiś ukorzeniacz, to można właśnie też sobie pomóc. I one wtedy właśnie tak fajnie te korzenie zaczęły puszczać, bardzo szybko korzenie zaczęły puszczać, a tu już widać piękne będą sadzoneczki. Także taki mój eksperyment i chyba w przyszłym roku już będę tylko tak robić, bo mam wrażenie, że szybciej wychodzi i więcej, bo popatrzcie, jak przekroję na pół, to on jakby i z tej dolnej części, i z tej górnej, z tej śpiczastej, z tej takiej zaokrąglonej, tak nazwijmy to, puszcza te pędy.
Jeszcze Wam chcę pokazać, jak doświetlam te moje sadzonki, bo to nie jest lampa, tylko to są takie, popatrzcie, diody, taka taśma LED. I to kiedyś służyło jako oświetlenie akwarium. Ja w zeszłym roku robiłam o tym film. Ja Wam tutaj zaświecę. O. To jest światło białe, tylko jest to światło zimne. Słuchajcie, do oświetlenia siewek, czy w ogóle do oświetlenia roślin, nie trzeba używać tych takich fioletowych lampeczek, żarówek. Owszem, tam pewnie one są może specjalistyczne bardziej i tak dalej, ale na białym świetle też rośliny dadzą radę, uwierzcie mi. Przecież od lat w akwariach chociażby się używa. Chociaż w akwariach też są takie diody niebieskie i różowe, ale zwykłe białe światło również. Tylko jest ważne w oświetleniu roślin temperatura barwowa światła, czyli to światło musi być takie zimne. Jak na żarówce pisze 6500 takie K, nie Kelwina, bo to zaraz Wam pokażę. O, tu mam taką lampkę i minimum musi być 6500. Może być nawet 6000, prawda? Bo to jest jeszcze lepiej, ale 6,5. Nie cieplej, bo wtedy gorzej rosną rośliny. Ale one właśnie przy tym 6500 sobie świetnie dają radę. Ja tą lampkę już, te diody, bo to taka samoróbka, słuchajcie, że już w zeszłym roku wykorzystywałam i bardzo dobrze się sprawiły. No i moc jeszcze, o, zapomniałam powiedzieć. Temperatura barwowa, że zimne musi być światło i moc. Na dole może Wam, nie wiem czy znajdę, bo ta taśma była dosyć już dawno kupowana, ale tam jakieś namiary może pod filmem Wam napiszę i specyfikacje, jakiej mocy ta taśma LED-owa. Ona jest dosyć mocna. I co? I tak zachęciłam się tą taśmą LED-ową i w tym roku właśnie kupiłam sobie takie lampy, które Wam pokazałam. One są, wiecie co, takie plastikowe, leciutkie. I chcę je zamontować na ten regał. Ale z tym regałem, wiecie, też mam trochę problemów, ponieważ jak wypakowałam go z kartonu, to się okazało, że są półki popękane. Napisałam tam do sprzedawcy, oczywiście on tam mi to chce wymienić, tylko nie ma teraz w magazynie. No i taki mam właśnie dylemat, czy składać takie popękane, czy czekać na wymianę. Także widzicie, trochę z tym regałem mi się przyciągnęło. Ale nic, najwyżej na stary regał na razie zamontuję te lampki. Tutaj jeszcze mam, słuchajcie, papryki różne. Papryki mają różny poziom wzrostu. Tutaj niektóre mi nie wykiełkowały. Dosadziłam i potem się okazało, że wykiełkowały jednak. Ale to nie szkodzi, potem je rozsadzę. Jeszcze Wam pokażę zaraz, tylko może zestawię ten regał, co tam dalej mam. Tu na parapecie karczoszki. Też ładnie rosną. Tutaj to chyba będzie papryka Zulu. A to są orzeszki ziemne. Ale zobaczcie, jakie one mają piękne liście. Ja pierwszy raz uprawiam orzeszki. I jakie one mają te listki piękne. To są z tej paczki, co był poprzednio film, jak na waciki kładłam. Na ręczniki papierowe. Ale kupiłam jeszcze orzeszki ziemne na kilogramy. I to Wam powiem, bardziej się opłaca, ponieważ te orzeszki kosztowały chyba 17 zł kilogram. I patrzcie, jeszcze będziemy mieć co jeść. A tutaj było 5 sztuk takich orzeszków po 5,60, około 6 zł. Także, no ale spróbowałam. A te, tylko właśnie trzeba wpisać, ja na Allegro kupiłam, trzeba wpisać surowe. Surowe orzechy ziemne. I wtedy właśnie tam Wam się pokażę. No i one już mi zaczynają kiełkować. Zobaczcie, jak ładnie. Jeszcze mam tam w drugim pokoju więcej, ale tutaj tylko taki przykład Wam pokażę. Także już zaczynają wychodzić z tych łupinek, z tych liścieni. O, tutaj coś pleśnieje, ale nic. Także też widzicie, można takie wsadzić i ich będę miała więcej. Także polecam tą metodę, jest o wiele bardziej tańsza. A te, one surowe są takim innym smaku, takim ziemistym troszkę, ale jak się je przypiecze czy na patelni, no to też będą bardzo smaczne. Tutaj może się dziwicie, co to żółte lepy robią.
Nie mam ziemniurek, ale powiem Wam, że ja już nauczona jestem przez lata, że jak tylko zaczynam robić rozsady, to wstawiam sobie takie chociaż dwa lepy na każdym parapecie, żeby chociaż był, bo czasami z tej ziemi kupnej potrafią ziemniurki się obudzić i nawet nie zauważymy, kiedy już mamy pełno tych larw w rozsadach w ziemi czy fruwających muszek. Dlatego ja profilaktycznie wkładam, no widzicie, tutaj nie mam żadnej ziemiurki. Tutaj coś jest chyba. Nie, tak jest ziemia. No, tutaj jest ziemia po prostu. Żadnej ziemiurki nie mam, ale po prostu tak ją wstawiłam, te lepy, profilaktycznie i polecam to, bo naprawdę już różnych rzeczy próbowałam i te lepy najbardziej się sprawują, jeżeli chodzi o walkę z ziemiurkami. Bo ziemiurki, te muszki, to nic nie robią. Gorzej z tymi larwami, ponieważ larwy podgryzają korzonki i później w tych korzonkach też łatwiej choroby różne grzybowe czy wirusowe rośliny atakują. Po prostu już uszkodzona jest ta część rośliny. Nawet gdzieś wyczytałam, że jednym z właśnie z powodów tej zgorzeli siewek jest właśnie to, że tam ziemiurka nadgryzła roślinkę. Dobra. A tu jeszcze Wam pokażę rodzynka brazylijskiego. Też jedne większe, drugie mniejsze, ale widzę, że tak w miarę wszystkie wystartowały. Ziemia trochę mokra, bo dzisiaj ją podlewałam. Ale zobaczcie, jakie to są. One w ogóle na początku to są takie mikro roślinki. Ja je też na tych ręcznikach papierowych tak podkiełkowałam i potem po jednym wsadzałam do komory tej doniczki. Także to są rodzynki brazylijskie. No i tutaj jeszcze mam bakłażany. To są trzy rzędy bakłażanów, ale też nie wszystkie wzeszły, albo dopiero wschodzą. One naprawdę bardzo mają różny czas wschodów. Mimo, że już takie podkiełkowane wsadzałam do ziemi. No, może jeden jakiś silniejszy był, jeden słabszy. A tu z kolei mam próbną partię pomidorków. Tu już zaczyna być drugi listek, listek właściwy, więc no chyba w tym tygodniu zacznę siać pomidory, bo ja tak patrzę, jak w notatki sobie zaglądam, to gdzieś koło 10 marca zazwyczaj robię rozsady, sieję pomidory, no więc chyba już będzie czas na to, żeby zasiać. No i co? Słuchajcie, i tyle chyba. Przepraszam, jeżeli chaotycznie mówiłam, ale naprawdę mi jest ciężko teraz jakoś tak zebrać myśli i nie wiem, nawet cieszyć się tą wiosną mi jest ciężko. No i co, słuchajcie, no trzeba dbać o swój spokój teraz, o taki... Jak my będziemy spokojni, to też będziemy tym spokojem się dzielić z innymi, myślę, i też... To sianie, sadzenie w tej chwili, to ja też tak patrzę przez pryzmat tego, że można potem się dzielić będzie płodami, tymi uprawami z innymi ludźmi. No, trzeba teraz się wspierać, słuchajcie, nie dać się skłócić. No i co? I siać kwiaty jeszcze, o, siać kwiaty będę, bo jeszcze nie zdążyłam posiać aksamitek. No, tych takich jednorocznych, wiecie. No nic, będę już na dzisiaj kończyć. Słuchajcie, bardzo dziękuję za miłe komentarze, za tam jeszcze maile, jakieś wiadomości prywatne, bo naprawdę fajnie, tak jakoś miło mi było i tak ciepło na sercu. Myślę, że teraz jakoś będę się starała bardziej to regularnie, no bo wiadomo, musimy jakoś żyć. Nagrywać i wtedy no, będę pokazywać co dalej. Na razie będę się żegnać z Wami, kochani, i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.